Niedziela, w której rozpoczynamy rekolekcję, nosi swoją, ma swoją nazwę osobną, nazywa się Letare. Ciesz się. Jest niedzielą radości. I Ewangelia dzisiaj mówi o radości, jaką ma Bóg, o radości, jaką też proponuje wszystkim, choć nie dla wszystkich ta radość jest oczywista. I być może nie wszyscy chcą uczestniczyć w tej radości, która jest radością Boga. Przypowieść o synu marnotrawnym była nazywana Ewangelią w Ewangelii. Niektórzy mówią, że gdyby chcieć zostawić tylko jeden rozdział z całego Nowego Testamentu, to musiałby to być właśnie 15 rozdział Łukasza. To jest naprawdę tekst, który mówi o tym, o co chodzi w naszym spotkaniu z Bogiem. W tym 15 rozdziale Łukasza namawiam was, żebyście sięgnęli w domu do tego tekstu. Naprawdę, wziąć sobie w domu, otworzyć Ewangelię Łukasza, poczytać. 15 rozdział. Są trzy przypowieści, nie jedna. Ci, co układali lekcjonarz, może przewidywali, że będą gdzieś na świecie zimne kościoły i wycięli dwie przypowieści, zostawili tylko jedną w tym dzisiejszym czytaniu. Ale tam jest najpierw przypowieść o zgubionej owcy, potem jest przypowieść o zgubionej drachmie i potem jest przypowieść o ojcu i dwóch synach, ta, którą my zwykle nazywamy przypowieścią o synu marnotrawnym. Więc najpierw jest przypowieść o tym, że pasterz gubi owce. Owca się zagubiła, odeszła od stada. Odeszła gdzieś daleko. Ale pasterz za nią poszedł i ją znalazł. I ją przynosi na ramionach do domu, zwołuje swoich kolegów, mówi: cieszcie się ze mną, znalazłem owcę, która mi zginęła. I puenta Jezusa jest taka, tak samo jest większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Potem jest druga przypowieść o drachmie, czyli malutkim pieniążku, który kobieta zgubiła u siebie w domu. Gdzieś się jej ten pieniążek zawieruszył. Więc wymiata cały dom, aż znajdzie. Znajdzie i pokazuje wtedy, zwołuje sąsiadki, mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo jest większa radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Owca gubi się daleko, drachma gubi się w domu. I potem jest przypowieść o ojcu, który ma dwóch synów, z których jeden gubi się daleko, a drugi gubi się w domu. Bo jak przeczytacie tę Ewangelię uważnie, to nie będziecie w stanie powiedzieć, że ten drugi jest lepszy. Może nawet różnica między nimi polega na tym, że ten młodszy wie, że się zgubił, a starszy nie ma o tym bladego pojęcia. Bladego pojęcia nie ma o tym. I to, co go zaślepia, to jest fakt, że on jest w domu. On jest w domu, on nigdzie nie poszedł. Młodszy to jest gangster, odszedł, okradł ojca, zmarnował pieniądze. Ale ja jestem w porządku, ja nigdzie nie poszedłem, zawsze tu byłem. Tak? Rozpoznajecie się? Pewnie nie w tym pierwszym, bo jesteście w kościele. Przypowieść jedna, druga i trzecia jest opowiedziana z racji na tego starszego. To jest rzeczywisty problem. Ten starszy jest w domu,
ale nie traktuje tego miejsca jako swój dom. To z niego wychodzi w tej rozmowie z ojcem, która jest na końcu przypowieści. Tyle lat ci służę. Wiecie, jak tam jest naprawdę? Jak wziąć tekst grecki, tam jest: tyle lat jestem twoim niewolnikiem. Tam jest greckie słowo duleo, znaczy być niewolnikiem. Tyle lat jestem twoim niewolnikiem i nigdy za to nie dostałem nawet koźlęcia. No pewnie, że nie. Niewolnik pracuje za darmo, nie? Kto niewolnikowi płaci? Gdyby on był najemnikiem, młodszy jest cwany, młodszy wraca, to ma to w głowie, że powie ojcu: uczyń mnie najemnikiem, umówmy się na pracę, nie? Jakaś umowa śmieciowa może, albo inna, ale umowa o pracę. Ten nie. Ten jest przekonany, że jest najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na świecie, bo po prostu jest zredukowany do niewolnika. Robi i robi. I nic z tego nie ma. Nawet głupiej kozy. I powiedzcie, że on traktuje ojca jak ojca. I dom jak dom. Brata też nie traktuje jak brata. Wrócił ten syn twój. Nawet mu słowo brat nie przejdzie przez usta. Można by się zastanawiać, czemu on tam w ogóle w tym domu siedzi. Może po prostu nigdy w życiu nie miał odwagi, żeby wyjść, nie? Co go tam trzyma właściwie w tym domu? Natomiast tego nie wiemy, co go trzyma. Natomiast to, że mu to daje poczucie absolutnej sprawiedliwości i wyższości nad tym młodszym, to widać kawa na ławę. I jego nieszczęście jest jeszcze bardziej pogłębione tym, że ojciec właśnie zrobił ucztę, bo syn młodszy wrócił. I zobaczcie, my wiemy, że młodszy wchodzi, żeby się cieszyć z ojcem. Tak, młodszy jest przy tym stole. To jest ta uczta. Eucharystia to jest ta uczta. I ten młodszy jest przy tym stole. Ten starszy? Nie wiadomo, czy mu tata wytłumaczył. W każdym razie Łukasz urwał przypowieść i nie powiedział, czy on wszedł, czy nie wszedł. Jest kłopot. Z tym starszym jest potężny kłopot. Oczywiście warto też popatrzeć na tego młodszego przez chwilę, żebyśmy się nie znęcali tylko nad starszym. Klucz do tego młodszego to jest słowo majątek. Ono się tu 4 razy pojawia w tej Ewangelii. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Więc ojciec podzielił swój majątek między nich. Potem on roztrwonił ten majątek, żyjąc rozrzutnie. A na końcu starszy mówi do ojca: bo on roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Mamy 4 razy słowo majątek, ale znowu, jakbyście sięgnęli do oryginału, tam się pojawiają 2 greckie słowa. I warto je przytoczyć, bo myśl, która jest w tym zawarta, jest niesamowita i jest bardzo konsekwentnie przeprowadzana. Mianowicie tam są używane na zmianę właściwie słowa greckie uzia i bios. Uzia to jest tak naprawdę własność, to co jest taką podstawą materialną twojego istnienia. Jak Hieronim tłumaczył to na łacinę, to użył słowa substancja, czyli to, co jest u podstaw. Stoisz na tym, nie? Stoisz na tym groszu, któryś dostał od taty, tak? I to jest mocne oparcie finansowe, tak? Substancja. Podstawa twojego życia, ale taka właśnie materialna, rzeczy. Rzeczy, na których ci zależy, masz poczucie, że jak je masz, to stoisz. Masz grunt pod nogami.
Natomiast bios, to dobrze wiecie ze szkoły, znaczy tyle co życie. Biologia, nauka o życiu. Bios, logos, biologia. I ten tekst jest napisany niesamowicie. To jest tak. Młodszy mówi do ojca, daj mi część majątku, który na mnie przypada. Oczywiście tam jest użyte słowo uzija, czyli daj mi tę własność, tak? Rzeczy, które mnie się należą. Tak? Majątek, w sensie, no daj tę kasę, podziel to na trzy, bo starszy ma prawo dostać dwie części, więc podziel to na trzy i ta jedna trzecia do mojej kieszeni. Tak? I podzielił swój majątek między nich. Jak myślicie, jakie słowo jest? Bios. Podzielił swoje życie między nich. A on potem odszedł i rozpuścił swoją własność. Znowu jest Uzija. Ale jak ten starszy przychodzi do ojca i mu uświadamia, co się stało, to mu mówi tak, dosłownie. Wrócił ten syn twój, który przejadł twoje życie z nierządnicami. Tak mu mówi. Taki jest ten tekst naprawdę. Przejadł twoje życie z nierządnicami. To jest niesamowite, bo jak ten tekst mówi o majątku, w takim sensie, co z tego rozumie ten młody? Tak? To mówi o rzeczach. O rzeczach. O pieniądzu. O własności materialnej. Ale jak mówię o tym majątku od strony ojca, to zawsze używa słowa życie. Ja to wczoraj tłumaczyłem jeszcze młodzieży, która szła do bierzmowania na Podhalu. Mówię tak, idziesz do ojca, prosisz o stówkę. Dla ciebie to jest stówka. A dla niego to jest życie. Nie dlatego, żeby mu się życie do stówki redukował, tylko dlatego, że za tą stówką kryje się jego praca, jego wysiłek. Nie? On się na to narobił, żeby ci dać tę stówkę. A dla ciebie to jest tylko stówka. Ale ojciec chce ci dać coś znacznie więcej niż ten pieniądz. Ojciec się dzieli z tobą swoim własnym życiem. Jest z tobą w jakiejś ciągłej relacji. Jesteście razem, jesteście rodziną. Możesz go mieć przy sobie. Nie? Uczestniczyć w jego życiu. Znaleźć oparcie w jego życiu. I to jest substancja, tak? Na tym możesz stać. No czy wolisz na tym groszu, któryś wziął, tak? To jest bardzo ważne pytanie na początek rekolekcji do każdego z nas, do mnie i do każdego po kolei. To jest pytanie, które brzmi, czego ty się po Bogu spodziewasz? Czego ty chcesz od Niego? O co Go prosisz? Choćby w modlitwie prośby, o co Go prosisz? No daj mi tę własność. No to może być wszystko, tak? Jeść, pić, ubrać się, być zdrowym, mieć fajną rodzinę, mieć dom, samochód, nie wiem co jeszcze, nie? Daj mi. No i dawam. Mnie też daje. A czemu ma nie dać? Jak może, to daje. Prosił, to dostał. Wystarczyło nawet nie wiemy na jak długo. I wszystko mu się wymknęło spod nóg. Wszyściutko. Nie? Wrócił do ojca goły, to znaczy zniewolony na amen. Nic nie ma, nic. Ewangelia pokazuje, że ludzie gonili za Jezusem, chodzili za Nim tysiącami. Każdy czegoś od Niego chciał. Jest taki moment, 6 rozdział Jana, kiedy Jezus mówi, to jest chleb, który zstąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. Pan Jezus mówi, zjedzcie mnie. Zjedzcie mnie. Daję wam swoje życie. I oni się obrócili na pięcie i poszli do domu. Poszli do domu. Niezależnie od tego, ile wcześniej dostali, że byli nakarmieni i nasyceni,
Niektórzy uzdrowieni, a niektórzy wskrzeszeni. Wszystko jedno, do domu. Nie? Bo powiedział im, że daje im siebie. To jest to, czego ten starszy też nie pojmuje. Niby siedzi w tym domu, tak, ale ojca redukuje do kozy. Jakbyś mi dał kozę, byłoby fajnie. Ale to, żeś mi nie dał, nie, zamyka mi oczy na wszystko, na to, że jesteśmy razem. Tak. Ojciec mówi, dziecko, wszystko moje jest twoje. Pieta. Teoria. Tej Ewangelii jest znacznie więcej, ale musimy lądować, nie? Więc wyjdźmy dzisiaj z tej Eucharystii z takimi dwoma pytaniami. To znaczy, nie bójmy się odkryć w sobie starszego syna. Starszego, nie bójmy się. Bo rekolekcje są po to, żebyśmy się nawracali. My. Żebyśmy odkryli, że nasza sytuacja nie jest wcale lepsza od tych, którzy może są bardzo daleko. Dlatego, że my możemy być w samym środku domu Ojca i przeżywać to jako, nie wiem, skrajne niewolnictwo. I może nam to nie sprawiać żadnej, ale to żadnej radości. I to, że tu jesteśmy, nie jest dla nas żadną dobrą nowiną. Co więcej, możemy się zachowywać tak jak ten starszy, to znaczy, jak młodszy przyjdzie, to go wywalimy za drzwi, nie? Wynocha. Wynocha. I powiedzcie, z czego się wtedy niebo ma cieszyć. Niebo się cieszy z jednego, który się nawraca, bo ten, który się nawraca, przyprowadza za sobą 100 następnych. Ten, który się nie nawraca, nikogo za sobą nie przyprowadzi, jeszcze wyrzuci kilku, którzy by chcieli wejść. Więc patrzeć na siebie, czy nie jestem tym starszym. A drugie pytanie, bardzo ważne, postawić je sobie uczciwie, czego ja chcę od Boga? Czy mnie stać w relacji z Nim na taką absolutnie bezinteresowną miłość? Nie? On jest dla mnie bezinteresowny. On mnie niczym nie kupuje. Chcesz, masz, idź. Czy my potrafimy taką relację z Bogiem wytrzymać? Czy właśnie nie redukujemy Go do jakiegoś konkretu? Daj mi to, 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 to. I jeszcze nam się wydaje, że jak to mam mocną podstawę pod nogami. A tak naprawdę jedyną mocną podstawą pod nogami jest właśnie ta relacja z Bogiem. To jest grunt, to jest siła, to jest doświadczenie, które czeka przeprowadza. Te wszystkie inne rzeczy się nie sprawdzają w takich momentach. Tyle na dzisiaj w każdym razie. Ciąg dalszy nastąpi przez następne 4 dni. Wyznajmy teraz naszą...